Hejka, ja jestem Maja i cieszę się, że tutaj jesteś. Dzisiaj witam was w takim przyrodniczym charakterze. Aczkolwiek nie o tym będzie filmik, ale tak mnie natchnęło i stwierdziłam, że akurat tą fiketok mam ochotę nagrać po prostu na zewnątrz i wyszłam na spacer. Long story short. Właśnie long story short. Jakim akcentem to powiedziałam? Grubiańskim, niemieckim, polskim, słowiańskim, wschodnioeuropejskim. No właśnie. Dlatego dzisiejsza ogólnie fikatok. Słuchajcie, będzie o języku i jego akcencie. Może sobie tutaj pochodzę w tych pięknych okolicznościach przyrody. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. A mianowicie, słuchajcie, zainspirowała mnie po prostu pewna rolka dziewczyny, która po prostu coś tam powiedziała po angielsku i była to Polka. I wylał się hejt w komentarzach. Otrzymała bardzo dużo komentarzy hejtujących jej akcent, jej wymowę. Pomimo tego, że ona nie była jakaś zła i dało się tą dziewczynę zrozumieć, i wiadomo było o co chodzi, to i tak, i tak oczywiście problemem jest akcent. I chciałabym sobie o tym pomówić, dlatego, bo ogólnie uważam, że. Polacy mają bardzo duży z tym problem i ogólnie my jako naród bardzo mocno yy, porównujemy się nawzajem i mamy jakby jakąś taką manię czy wstyd przed mówieniem właśnie w innym języku, najczęściej tutaj właśnie na przykład po angielsku, z racji tego, że obawiamy się właśnie jak coś wymawiamy, że bardzo skupiamy się na tym, żeby coś było odpowiednio zaakcentowane, że my musimy brzmieć jak typowo urodzony brytyjczyk bądź Amerykanin. Nie, tak nie jest. I bardzo jakby naprawdę poczułam taką silną inspirację, jak zobaczyłam tą rolkę i zobaczyłam ten wylew hejtujących komentarzy, i sobie pomyślałam, kurczę, ludzie, opanujcie się. Naprawdę. Słuchajcie, uważam i jestem wręcz przekonana, i wydaje mi się, że możecie mi wierzyć że większość osób, które na przykład was hejtuje albo właśnie krytykuje, może nie tyle was, ale w internecie i wytyka czyjś akcent, to najczęściej po pierwsze, ta osoba w ogóle nie mówi w tym języku, bo sama się boi, bo sama może się wstydzi swojego akcentu i nie, nie przełamała jeszcze swojej bariery językowej, a po drugie, mało jest to wspólnego z rzeczywistym światem. Jakby z rzeczywistym życiem, to jak naprawdę jesteś odbierany przez obcokrajowców, Używając właśnie język angielski. A jakby taka Ogólnie społeczna przyjęta jakaś norma właśnie oceniania tego jaki kto ma akcent, bo nie brzmi właśnie w 100% tak jak mówi to rodowity właśnie Anglik, chociażby jest po prostu toksyczna i jest szkodliwa i powoduje, że ludzie się zamykają, a powinni właśnie się otwierać. Ludzie, którzy na przykład tak jak my, ja jestem Polką, kiedy ja mówię po angielsku, ja nie mówię po angielsku, żeby się porozumieć z Polakiem, a żeby się porozumieć z osobą Obcojęzyczną, która też na przykład przechodzi na angielski, bo ma inny swój ojczysty język, albo jeżeli jest to tam Amerykanin czy Anglik, no to ich ojczystym językiem jest angielski. Ale ja, mówiąc po angielsku, ja nie kieruję moich słów do Polaka, a żeby oceniał mój akcent. Jakby można mieć gdzieś, czy drugi Polak nas zrozumie, czy nie. Bo kwintesencją jest to, żeby. Żeby zrozumiał nas ten obcokrajowiec. Ogólnie pracowałam w miejscach, w których po prostu miałam międzynarodowe środowisko. I powiem wam, że był długi czas, kiedy ja również wyszłam ze szkoły i miałam bardzo dużą barierę w mówieniu po angielsku. Miałam dużą barierę językową, gdzie wydaje mi się, że naprawdę bardzo dużo Polaków, bardzo dużo młodych osób również ma takową barierę. U nas w szkołach za dużo poświęca się właśnie na mówienie, przepraszam, właśnie nie na mówienie. U nas bardzo, bardzo stawia się nacisk na gramatykę, na poprawne pisanie, albo właśnie nie uczy się młodych ludzi, że tak naprawdę najważniejsze jest to to, żeby ktoś cię zrozumiał, a nie to, jaki ty masz akcent, czy bardziej, czy będzie słychać, że ty pochodzisz na przykład właśnie z Polski, czy z Rosji, czy z Niemiec, czy w ogóle z Hiszpanii, Włoch, itd., itd. To nie jest ważne, że ktoś to pozna, a nawet jeżeli pozna, to może być piękne, bo po prostu to mówi o tobie samym. Po co jakby ma się ukrywać własne korzenie? Jakby po co? Przecież to jest naturalne, że jeżeli to nie jest Twój język ojczysty, to wiadomo, że nie mówisz w nim w 100% procentach z takim akcentem, jak mówią dzieci czy ludzie, którzy rodzą się w danym kraju, bo to jest zupełnie inne ułożenie, chociażby języka na podniebieniu. Jest bardzo dużo różnych głosek, inaczej wymawianych niż na przykład w języku polskim. Więc to jest w 100% naturalne, że my wymawiamy to inaczej, wedle własnego jakby uznania. Pracowałam w restauracjach, w hotelach, gdzie miałam grono właśnie międzynarodowych pracowników. Między innymi na przykład pracowałam w Szwecji. Gdzie dla szwedów język angielski jest wręcz tak, jak ich ojczysty, a chodzi mi o to, że oni język angielski umieją po prostu świetnie. U nich jest y, bardzo po prostu dobra edukacja języka angielskiego. Też idzie y, wokół tego tam jeszcze inne po prostu aspekty y, są pod uwagę, ale na ten temat nie chcę się tutaj teraz rozwodzić. Po prostu klu jest takie, że oni bardzo dobrze mówią właśnie po angielsku. I o co mi chodzi? Miałam kontakt i ze szwedami. I z Grekami, z Serbami, z Hiszpanami. Poznałam dziewczynę z Ugandy, bardzo pozdrawiam. Piękna, piękna dziewczyna, cudowna, w sensie piękna na duszy, zewnętrznie też zresztą. Dziewczynę z Kolumbii, czy nawet właśnie, nie wiem, chłopaka z Chin. Każdy z nas miał charakterystyczny, tożsamy dla jego kraju akcent. Czy ktoś to sobie wypominał, czy choć raz zostałam jakkolwiek wyśmiana? Czy nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle skomentował to, że ktoś z nas ma taki akcent, a nie mówi jak właśnie rodowity Anglik? Nie. Nigdy takiej sytuacji, taka sytuacja mnie nie spotkała ze strony osób, z którymi właśnie mamy się dogadać czyli z obcokrajowcami, na przykład w innym kraju. Naprawdę, słuchajcie, nigdy, nigdy. A ze strony Polaków? Cały czas wydaje mi się, że mniej lub bardziej, jeżeli ktoś z Polski zdecyduje się na przykład nagrać filmik po angielsku, może liczyć się właśnie na hejt, bo to już nawet nie jest krytyka, na hejt pod kątem tego, jak ta osoba mówi. Nie że nawet super, że się odważa, że w ogóle przełamuje swoją barierę, gdzie głównie te osoby, które właśnie hejtują, Nigdy jej nie przełamią. Oczywiście ludzie najbardziej się skupiają, żeby kogoś po prostu, jakby, żeby komuś coś odebrać, żeby odebrać komuś pewność siebie, właśnie odwagę i jakby komuś obniżają jego wartość, żeby swoją podwyższyć. Bardzo niefajne i niezdrowe podejście. Ja tam yy, też stopniowo w moim życiu oczywiście tą swoją barierę językową yy, przełamywałam. Yy, co też to jest oczywiście długotrwały proces. To nie jest od tak. Ale nagrywam ten filmik, żeby może osoby, które też może w tym momencie borykają się z takim problemem i się wstydzą, to właśnie żeby może jakoś, nie wiem, dodać im tą pewności siebie, jak to tak naprawdę wygląda właśnie za granicą. Właśnie powtarzam, ja właśnie pracując w tych miejscach, słuchajcie, obserwując tych ludzi, mając z nimi styczność na co dzień, były to też hotele i restauracje, więc mieliśmy ogólnie gości z całego świata, naprawdę z całego świata. Świata. Wręcz powiem Wam, że było to urokliwe. Było to urokliwe usłyszeć, jak właśnie dziewczyna z Kolumbii, jak mówi po angielsku z kolumbijskim akcentem. Jak Grek mówi z, grek, z greckim akcentem, Serb z serb, serbskim, Szwed ze szwedzkim, prawda? A jak obsługiwałam rodowitego Brytyjczyka, to też dało się słyszeć, że jest to rodowity Brytyjczyk. Czy Amerykanin? To, że Amerykanin. Takie zróżnicowanie kulturowe i to, z jakiego danego kraju pochodzisz, i to, że w języku, w którym mówisz, w innym niż twój ojczysty, że słychać, z jakiego kraju pochodzisz. To to może być magiczne, i w tym nie ma kompletnie nic złego. I wiecie mi, nie o to chodzi na przykład, że no nie komentowały tego osoby, dla których ten angielski też nie jest ojczysty, bo na przykład no też inaczej mówiły po tym angielsku. Nie. Ja chciałam zaznaczyć, że też obsługiwałam gości, dla których ten angielski jest właśnie ich językiem ojczystym. I słuchajcie, ja zawsze spotykałam się z naprawdę takim bardzo otwartym, Pozytywnym, przyjaznym odbiorem. Nikt nigdy nie skrytykował, jak ty mówisz. Oni, na przykład Brytyjczycy czy właśnie Amerykanie, bardziej są pod wyrażeniem i są może tacy dumni z tego, że wow, że ty uczysz się ich języka, że ty. Umiesz w ich języku mówić. Naprawdę, tak jak ja, byłam niepewna siebie pod kątem języka. Spotykałam ludzi i wciąż spotykam, którzy mówią lepiej ode mnie, którzy, którzy mówią gorzej ode mnie. To sen jest w tym, aby po prostu się porozumieć, i dla mnie wręcz to się teraz, nie wiem, Kompletnie na to inaczej patrzę i też ci wszyscy ludzie po prostu naturalnie dodali mi pewności siebie, chyba nie wiedząc, że mi ją dodają. Bo tak samo właśnie goście, z którymi rozmawiałam, czy Brytyjczycy, których bardzo ciężko na przykład czasami zrozumieć, no bo oni Brytyjczycy już mają ten ich charakterystyczny taki akcent, to to też jakby oni są pod wrażeniem, że ty próbujesz, że ty do nich właśnie mówisz. I naprawdę Brytyjczycy ogólnie, jako goście, byli jednymi z najbardziej takich przyjaznych, pozytywnych osób, jakich ja obsługiwałam. Pomimo tego powiem Wam, że na początku również się tego obawiałam, na przykład obsługiwać właśnie takich gości, bo właśnie obawiałam się tego, jak ja wypadnę, że przecież kurczę. Oni te wszystkie czasy umieją tak, oni tą składnie umieją tak, wszystkie słówka znają tak, no no bo przecież kurczę. No to jak ja muszę brzmieć w ich uszach? Tak sobie myślałam. A odbiór był naprawdę szczerze pozytywny. Oni cię kompletnie nie oceniają. Nie mają też takiej jakby maniery, czy takiej oceny, że no angielski jest, wiecie, ogólnoświatowy, to ty powinieneś znać ten język. Że wstyd, że na przykład jakiegoś słówka nie znasz albo właśnie tak akcentujesz. Nie. Uwierzcie mi, po prostu tak nie jest. I jeszcze powiem wam właśnie na taki dodatek. Jako dziewiętnastolatka. Wyjechałam na parę miesięcy do Stanów Zjednoczonych. I wtedy byłam po szkole, jakby no, po liceum, prawda? Więc pojechałam z, tak, z, tak, z taką wiedzą ym, językową, czysto rybki. Także pojechałam z taką wiedzą językową czysto szkolną. Więc jak ja sobie przypomnę też niekiedy, wiecie, jak wtedy właśnie mówiłam, to to jest takie ciepłe, to jest sympatyczne. I również tak Amerykanie mnie odbierali. I również ani razu pod kątem językowym nie, nie spotkała mnie tam żadna niemiła sytuacja. Nawet jak musiałam, no wiecie, no wiadomo, że radziłam po prostu tam sobie sama. Nie wiem, spałam w jakimś motelu, musiałam coś załatwić w recepcji. To pamiętam nawet sytuację, że ktoś... Yy, Właśnie mi powiedział, że kurczę, że jak ja ładnie mówię, że skąd jestem, bo to było słychać, że ja nie jestem rodowitą Amerykanką, ale to nie jest nic. Złego. I się powtarzam, ale w tym filmiku się powtórzę po prostu pozytywnymi aspektami, bo tak jak wszędzie dookoła się powtarzają o akcent, akcent jak ty mówisz, to ja w tym filmiku będę powtarzała się, ale z czymś po prostu zdeczka na odwrót. Też tam na przykład opiekowałam się dziewczynką pięcioletnią, która też na przykład na dziewczynę mówiła he, a na chłopaka mówiła she. I że ja jej nawet trochę, nawet ja ją trochę nauczyłam tego angielskiego, jak powinno być poprawnie, pomimo tego, że wiele rzeczy też mogłam się nauczyć od niej. Ale mówię Wam, pomimo tego, że wtedy również miałam no, największą barierę językową, ten język szkolny sami możecie wiedzieć, jak wygląda. To poradziłam sobie w Stanach, gdzie dla nich ten język jest... Taki, taki jak dla nas polski. Mamy tendencję, żeby sobie umniejszać. I naprawdę uwierzcie mi, to nie jest tak, że o, no to no może ja już miałam jakiś tam poziom, czy wyższy niż na przykład macie wy. Ktoś może, a nuż sobie tak pomyśleć, kto to ogląda. Nie. Wydaje mi się, że kończąc po prostu liceum, mając angielski w szkołach, to większość osób raczej jest gdzieś tam na, wiecie, na mniej lub bardziej podobnym poziomie. A jeszcze z barierą językową, gdzie boisz się mówić, no to tym bardziej, prawda? Gdzieś tam, jeżeli wcześniej nie mieliśmy doświadczenia z tym, aby się odzywać w tym języku, to gdzieś można stwierdzić, że mniej więcej znajdujemy się na podobnym poziomie. I tak też. Ja jakby zaczynałam tą przygodę swoją, jakby z mówieniem, wiecie, po angielsku, em, do drugich osób. I a propos akcentu, to powiem Wam tak. Akcent jest ważny pod jakim kątem. Tylko też jakby on nie jest absolutny, on nie jest kategoryczny, on nie jest jakby tak, nie wiem, ważny, tak wytłuszczający, aby coś po prostu przekreślił i aby zdyskwalifikował nas i abyśmy w ogóle, nie wiem, nie otwierali buzi i się nie odzywali. Istnieją w języku angielskim wiadomo słowa i to jest... Absolutnie, jakby też naturalne i normalne, które zaakcentowane inaczej znaczą coś innego. I na przykład tak, jak wymówimy still bądź still, może wiecie, i przez bardziej i, a bardziej przez i, y, to te dwa słówka mogą znaczyć coś innego. I tak na przykład still oznacza, nie wiem, kraść bądź stal, a still oznacza wciąż. I wiadomo, że na przykład istnieją jakby takie smaczki, czy. Kiss to kluczyki, a kiss to pocałunek, prawda? Więc jakby to może być, wiecie, mało jakby wyczuwalne, mało słyszalne, że, ym, że właśnie to czytanie przez i y, bądź bardziej właśnie przez i. Tylko słuchajcie. Też się nie musicie tym przejmować. Wiadomo, jeżeli chcecie jakby coraz bardziej być lepsi w mówieniu w danym języku, jak najbardziej. To w jakby w indywidualnym obszarze jak najbardziej można się rozwijać. Ale chodzi mi o to, żeby to nie zamykało Wam właśnie tego, że nic nie powiecie, że boicie się mówić. A dlaczego? Bo każdy z Was zrozumie. Bo po prostu z kontekstu to wynika, o co Wam chodzi. Istnieją sytuacje, w których na przykład, nawet jak coś przejęzyczycie, wiecie, źle powiecie, czy zaakcentujecie w inny sposób, i wtedy wyjdzie Wam inne słówko, to nawet jeżeli i tak ktoś zrozumie z kontekstu, ale nawet jeżeli na przykład się zaśmieje czy coś, to najczęściej i Wam o tym powiem, i Wam o tym powie, i uwierzcie, będziecie razem się z tego śmiać. Bo niekiedy są to tak zabawne sytuacje, że ja do teraz niekiedy niektóre wspominam, i naprawdę one wydarzały się z czystej, po prostu takiej szczerej sympatii, a nie aby kogoś, wiecie, jakoś negatywnie wyśmiać. A mianowicie słuchajcie, z moją koleżanką szwedką, mają też zresztą, bardzo maję pozdrawiam, pomimo tego, że mnie nie rozumie. To słuchajcie, jak pracowałyśmy razem, to ja do niej coś powiedziałam właśnie fika. Słowo fika, czyli właśnie w szwedzkim oznaczające takie miłą przerwę na kawę, ciasto i na jakieś taki wiecie, na taką jakąś pogawędkę. Tylko że ona zrozumiała, że powiedziałam fita. Coś takiego i ona tak na mnie oczy tak się zaczęła śmiać i bardzo śmiać. I jakby i się okazało, że właśnie fika to to, co powiedziałam, a fita to, to yy, damski narząd płciowy, żeński narząd płciowy. I co? I ona bardzo się śmiała. I jakby stało się coś strasznego, nie wiem, świat się zawalił. Nie. My ona na pewno by do tej pory o tym pamiętała i to w bardzo pozytywny sposób, byśmy to sobie wspominały i z tego się śmiały, najzwyczajniej w świecie. Ja sama na przykład też yy, do tej pory, prawda, uczę się wielu rzeczy. Yy, I to też nie przychodzi od tak, to nie przychodzi naturalnie. Bardzo często, jak wiadomo, tym bardziej, bardzo byśmy chcieli mówić płynnie, jak najbardziej, jak najlepiej, wiecie, starannie, składniowo. Jeszcze żeby wszystko było po kolei tak, bo tak właśnie nas uczą w szkole, żeby gramatycznie, żeby po AI było to, i żeby to wszystko po prostu brzmiało tak, pyk, pyk, pyk. A mówię wam, yy, po prostu bardzo często yy, taki język naturalnie mówiony naprawdę tak nie brzmi. I często Anglicy czy Amerykanie nawet się śmieją, że to ty mógłbyś wiele ich nauczyć pod właśnie kątem gramatycznym, bo oni nawet niekiedy nie znają tych czasów. To u nas kładzie się taki nacisk. A wiecie, tak naprawdę pomyślcie sobie, czy my w polskim, czy my znamy te wszystkie zasady, znamy wszystkie reguły, czy moglibyśmy powiedzieć, czym rządzi się to, taka odmiana, na taka składnia, takie przedrostki, kiedy mówimy to w jakimś tam bezokoliczniku, czy tam. Wiecie, nawet nie wiem, jak to wymienić teraz, nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć i powiedzieć, więc o czymś to świadczy, bo po prostu się nie wie, bo to jest naturalne, że obcując z tym językiem, to wypowiadamy się naturalnie, po prostu o tym nie myśląc. Dlatego właśnie nie bójmy się, nie bójcie się mówić, bo naprawdę uwierzcie mi. Nikt was nie ocenia. Najczęściej to my siebie oceniamy w naszych głowach. Jesteśmy takimi, wiecie, naszymi największymi krytykami czy sędziami, i oczywiście inne osoby, które są dookoła nas, czy to bliskie, czy obce, yy, które też właśnie w jakiś sposób krytykują, nie wspierają, podcinają skrzydła, no to oczywiście też w tym nie pomagają, prawda? Jeżeli jeszcze borykamy się z jakimś problemem i z jakąś barierą. Ale ja naprawdę bardzo bym chciała, żeby żeby każdy próbował, żeby się odważył, bo wiele rzeczy naprawdę możecie dzięki temu sobie otworzyć wiele cudownych znajomości, wiele cudownych drzwi, dróg. Też budujecie własną pewność siebie, wzmacniacie wartości takie jak właśnie odwaga, jak to, że możecie liczyć na siebie, że nie patrzycie się na opinie i zdanie innych. Także naprawdę mówię wam bardzo, bardzo warto. Mhm. Także tak, także to by było na tyle. I co? Eee, chciałabym, żeby ludzie wobec siebie byli bardziej tacy serdeczniejsi, ale niestety krytyki, oceniania, porgutywania czy hejtu nie unikniemy. Dlatego naprawdę kibicuję tym, którzy bardzo chcą, wiecie, przełamywać te swoje bariery, e, jakiś tam wstyd czy strachy. Naprawdę uwierzcie mi, ludzie, którzy bardzo często wypowiadają się w tak negatywny, krytykujący sposób, e, naprawdę Sami czegoś nie potrafią i nie będą potrafili, bo potrafią po prostu z góry ocenić innych i podciąć im skrzydła. A naprawdę, no tacy, ludzi, tacy ludzie raczej nie są godni naszego zainteresowania, uwagi czy zaangażowania i żebyśmy my przez nich podcinali swoje własne skrzydła. Nie, nie warto. Ja wiem, że raczej do hejterów tutaj nie trafię, ale po prostu doceniajmy się nawzajem. Kibicujmy sobie nawzajem, podnośmy się nawzajem jakby na duchu. Że naprawdę najważniejsze, że ktoś próbuje, że próbuje w ogóle. Tak. No więc tak, więc to by było na tyle, kochani. I na ten moment się z wami żegnam. Dziękuję, że byliście. Fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Pa pa!